się Agnieszka Jędrusin-Barga, mam 42 lata, od ponad 16 lat mieszkam na Cyprze i na co dzień jestem szefową swojego szefa w wypożyczalni samochodów. Podjęłam decyzję o wyjeździe ze względu na to, że nie mogłam przez bardzo długi okres czasu po studiach znaleźć pracy. Złożyłam podanie do Agencji Pośrednictwa Pracy, dostałam propozycję wyjazdu do Anglii, Holandii i na Cypr. Cypr był taką opcją chyba najbardziej optymistyczną, słońce, plaża, palmy i dlatego decyzja została podjęta. Wyjechałam z ówczesnym partnerem, wyjazd miał być 6-miesięczny, no i tak 16 lat później. Jestem wciąż na Cyprze. Z moim mężem poznaliśmy się na profilu randkowym. Poznaliśmy się dokładnie 23 czerwca, 6 lat temu. No i tak jakoś złamałam mu życie, karierę. No i tak dalej ciągniemy ten wózek razem teraz. Bo on do mnie zagadał, nie wiem, nie pamiętam. I jakoś tak, no i tak poszło. No. Miało być jedno spotkanie, góra dwa, a teraz już, że tak powiem, no do końca życia. Swój ślub zorganizowałam całkowicie sama. Mike kompletnie tak naprawdę dowiedział się, gdzie będzie wesele, chyba 3 tygodnie przed ślubem. Ślub zorganizowałam sama od samego początku do samego końca, łącznie z dekoracjami, z wyborem sukni ślubnej, ze znalezieniem krawcowej, która mi tą suknię ślubną uszyje. Sama organizowałam dekoracje łącznie z kokardami, które były na krzesłach. Sama organizowałam prezenty dla gości, ponieważ na Cyprze jest taka tradycja, że każdy gość dostaje jak gdyby mały upominek. Ale wszystko ja od samego początku do końca. Natomiast to, co najmilej wspominam, to chyba twarz Majka, jak mnie zobaczył. Jak wchodziliśmy do kościoła i pamiętam, że się wzruszył. Każdy, kto zna nas, wie, że my jesteśmy zupełnie różni. Zupełnie, kompletnie różni. Jesteśmy obydwoje spod znaku barana, natomiast ja jestem ten baran ognisty, Mike jest ten baran wodnisty, że tak powiem. I Mike zdecydowanie jest człowiekiem, który mnie uspokaja. Ja jestem osobą, która odlatuje bardzo często. Taką kobietą, która ma 1000 myśli na sekundę, która działa. Natomiast Mike ma ten sznureczek, który mnie tak jak tego balonika ściąga na dół i uspokaja. I ja się zmieniłam bardzo. No najważniejsze chyba w moim życiu teraz jest rodzina, ale ja do tego bardzo długo dojrzewałam. Więc tak, zdecydowanie najważniejsza jest rodzina. Zdecydowanie bardzo ważna dla mnie jest wolność. Ja mimo tego, że jestem mężatką i mimo tego, że spędzam z moim mężem tak naprawdę 24 godziny na dobę, ponieważ pracujemy razem, żyjemy razem, to dla nas obydwojga wolność w związku jest bardzo ważna. Więc zarówno ja, jak i Mike mamy ten czas dla siebie. Ja uważam i całe życie tak uważałam, że pomimo tego, że kobiety są w związkach małżeńskich, kobiety są mamami, to przede wszystkim są kobietami. I to jest jak gdyby dla mnie taka wartość, która chyba się nigdy nie zmieni. Nawet gdybym została mamą, to moje jak gdyby szczęście jest dla mnie najważniejsze. To może brzmieć egoistycznie dla niektórych, ale jeżeli ja nie będę szczęśliwa, to ludzie, którzy mnie otaczają, też nie będą szczęśliwi. Moja rodzina to chwilowo ja i Mike. I nasze 3 psy. Jeszcze niedawno były 4, niestety 4 odszedł po długiej chorobie. Nie jest to żadną tajemnicą, że od bardzo długiego okresu czasu staramy się zajść w ciążę. Niestety nie jest to łatwy proces. Tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego nam się to nie udaje. Mogę powiedzieć, ja zawsze mówię o tym otwarcie, że ja na chwilę obecną jestem po 8 poronieniach i po nieudanym in vitro. I tutaj, że tak powiem, nie ma co ukrywać i ja zawsze o tym mówię otwarcie i szczerze. No jest to trudny temat. Jest to bardzo trudny temat dla mnie. Sprawa in vitro jest sprawą bardzo świeżą. Nieudane in vitro. Ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się mimo tego, że ja już jestem po 40, mimo tego, że są jakieś tam problemy zdrowotne, to mimo wszystko się nie poddajemy, ale teraz już trochę odpuściliśmy. Już nie ma takiego parcia. Jeżeli mam być mamą, to będę mamą prędzej czy później. To się wydarzy, po prostu tak wierzę, że to się wydarzy samoistnie i tak będzie.
No kurczę, nie jest to łatwe, no bo widzisz gdzieś tam dzieci u swoich znajomych, widzisz gdzieś tam dzieci u rodziny i koleżanki w ciąży gdzieś tam chodzące i nie wiem, no w zeszłym roku zostaliśmy poproszeni z Majkiem o bycie rodzicami chrzestnymi dla małej Alora Bell i to takie było dla mnie dosyć trudne, ponieważ ja nie wiedziałam, jak ja się poczuję z tą sytuacją bycia matką chrzestną. Czy nie będzie to dla mnie trudne, nie wiem, nosić malutkie dziecko na rękach, iść do sklepu, kupić ubranka, zabawki. Nie, jakoś tak czuję się z tym dobrze. Ostatnio, nawet 2 tygodnie temu, kupowałam chodzik dla małej i sprawiło mi to niesamowitą radość. Jej mama wysłała mi mnóstwo zdjęć, czuję się z tym dobrze. Natomiast no jest to trudny temat. Każda kobieta, która przechodziła przez podobną sytuację, podobną historię ma do mojej, na pewno wie, że jest to temat trudny, tak? Że samo przygotowanie do in vitro, samo to oczekiwanie po in vitro jest bardzo trudnym czasem. Ja jestem na tyle szczęściarą, że ja mam bardzo mądrego męża obok siebie i mam człowieka, który mnie wspiera, niezależnie od tego, co się dzieje, to ja mam bardzo duże wsparcie w Majku, więc to jest dla mnie dużo łatwiejsze chyba do przejścia i przetrawienia tego wszystkiego. Na MU trafiłam, teraz w listopadzie będą 4 lata. Przez zupełny przypadek w internecie była informacja o tym, że Olga organizuje pokaz z okazji swoich 39 urodzin, który nie był pokazem z okazji jej 39 urodzin. I akurat wyszło tak, że ja byłam wtedy w Polsce. Namówiłam moją bratową i 2 koleżanki, żeby pojechać na ten pokaz do Tychów. Było to nowe doświadczenie dla mnie wtedy i jakoś nawiązała się między mną i Olgą taka bliższa znajomość. Zaczęłyśmy ze sobą w jakiś tam sposób się komunikować na Facebooku po tym pokazie i któregoś dnia, nie wiem, czy to wyszło ode mnie, czy to wyszło od Olgi, padł pomysł warsztatów dla kobiet u nas na Cyprze. No i tak poszło już potem dalej i tak 4 lata. Idziemy razem. MU stało się w pewien sposób ważną częścią mojego życia. Po pierwsze ze względu na Olgę, która przez te 4 lata naszej znajomości jak gdyby stała się bardzo ważną osobą w moim życiu. Mogłabym to nazwać przyjaźnią. Przedstawia z sobą wartości, które zawsze były dla mnie ważne, czyli to, że kobieta jest najważniejsza, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, czy jesteś filigranową blondynką, czy troszkę większą brunetką, to jesteś piękna, więc to jest ważne. Ale to, czego ja się nauczyłam od MU i od Olgi, to, że kobiety są fajne. Ja zawsze byłam chłopaczarą. Na zasadzie takiej, że jeszcze w szkole podstawowej, jak przychodzili do mnie znajomi, to na 2 dziewczyny było 12 chłopaków. I tata, pamiętam, zawsze stał i przy wejściu odliczał. Tam, jak było 10, to musieli zwolnienie od lekarza przynieść, bo zawsze jednak byłam otoczona mężczyznami. I nigdy nie miałam jakiejś takiej bliskiej koleżanki, nigdy nie patrzyłam na kobiety. Patrzyłam na kobiety jako na osoby zazdrosne, zawistne, na, nie wiem, takie, chyba nie rozumiałam się z kobietami. Natomiast teraz widzę, że kobiety mogą być fajne, że inne kobiety mogą wnieść coś do mojego życia, że mimo tego, że jesteśmy różne, to jesteśmy do siebie bardzo podobne. I to jest taka wartość, którą ja wyniosłam z MU i to jest dla mnie takie nowe. Zaskakujące i bardzo pouczające i fajne takie, tak, to jest MU dla mnie. Patrzę na przykład po naszej grupie ambasadorek. Kobiety MU, mimo tego, że są różne, to są do siebie bardzo podobne. Kobiety MU przełamują stereotypy. Kobiety MU mają otwartą głowę, są gotowe zawalczyć o siebie. Kobiety MU nie przejmują się opinią innych na swój temat. I kobiety MU są szczęśliwe. Tak, to tak bym chyba scharakteryzowała kobietę. Gdybyśmy się nie rozumiały, to pewnie niektóre rzeczy mogłyby zostać źle odebrane, mogłybyśmy się obrażać na siebie za niektóre komentarze, natomiast to jest fajne, że my jesteśmy szczere i my się za tą szczerość szanujemy, my tą szczerość rozumiemy i my o tę szczerość pretensji do siebie nie mamy. Jestem świeżo po warsztatach w MU.
po warsztatach pójść się. No, kilka razy warsztaty mnie ominęły ze względu na to, że no, nie mieszkam w Polsce i czasami trudno jest zgrać terminy mojego przylotu z jakimiś warsztatami, które są organizowane. Zresztą bardzo bym chciała, żeby takie warsztaty w końcu udało się zorganizować na Cyprze. Niestety przez koronawirusa i całą tą pandemię wszystko się komplikuje. Natomiast no, te warsztaty pójść się... Ja o nich od Olgi słyszałam już dawno temu, prawie że 4 lata temu na początku naszej znajomości. I dla mnie to było trochę takie, co ty w ogóle to mnie gadasz, ale że jak, że to się tak da, odciąć się, głowę wyłączyć i tak po prostu otworzyć się. I jestem świeżo po tych warsztatach i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, że zupełnie obce sobie kobiety, siedzące przy jednym stole, potrafią się tak niesamowicie otworzyć, potrafią tak niesamowicie jak gdyby połączyć się w tych swoich, te swoje życia wszystkie razem do kupy i że potem się ktoś przychodzi z czymś i potem się okazuje, że to jest zupełnie co innego. Ja nie chcę tutaj dużo mówić, bo to nie o to chodzi, ale każda, wydaje mi się, że każda kobieta powinna przejść przez te warsztaty, że to tak niesamowicie otwiera głowę na siebie, na innych. No, robi to wrażenie. Tak więc jeżeli ktoś się zastanawia następnym razem, jeżeli będzie edycja tych warsztatów, to zdecydowanie polecam wszystkim. Przez ostatnie 4 lata mu zmieniło całą moją szafę. Jakbyście teraz spojrzeli w walizkę, która leży tutaj koło mnie, to tam oprócz jakiejś granatowej chyba koszulki do spania, to nie ma nic innego, tylko mu. U mnie, jak Mike to się już śmieje, że jak tylko słyszy na jakimś live'ie moje nazwisko, to wie, że przyjdzie taka paczka, że po prostu mózg stanie mu w poprzek. I u mnie w szafie wisi tylko mu. Kiedyś w tej szafie wisiały, może nie tyle, że czarne rzeczy, ale ja bardzo dużo miałam czerwonego w swojej szafie, ja miałam bardzo dużo ciemnego granatu w swojej szafie. W okresie licealnym przechodziłam też przez etap, że wszystko, co miałam na sobie, to było brązowe. Nienawidzę brązu w tej chwili. Natomiast wszystko w tej... Ja w ogóle nigdy nie byłam taką girly dziewczyną. Dla mnie kolor różowy, w ogóle, ale że po co? Że kto w ogóle ten kolor wymyślił, kto w tym w ogóle chodzi? Natomiast w tej chwili to połowa moich rzeczy jest różowa. Zdecydowanie. I mam spodnie, bluzki, sukienki, ja ubieram się tylko i wyłącznie w mu. I miałam teraz taką sytuację, wróciłam wczoraj z Potrzebniach w Sopocie. Pogoda oczywiście fantastycznie, jak dla mnie, dopisała, ponieważ padało i ja czułam się cudownie. No i byłam testerką nowej pelerynki, sztormiaka, zwał jak zwał, mu, pseły i koteły. I ja już to mówiłam, powtórzę to kolejny raz, że w życiu coś takiego mi się nie przytrafiło. Ja widziałam reakcję ludzi wcześniej na to, jak wyglądam, na printy, które są bardzo kolorowe i że jestem taka właśnie rzucająca się w oczy. Natomiast pseły i koteły na tej pelerynie zrobiły robotę. W życiu tyle ludzi się do mnie nie uśmiechało na ulicy. W życiu tyle ludzi nie komentowało gdzieś tam po cichu do siebie. Patrz. Po prostu no to było niesamowite. A ja jestem osobą, która uwielbia być centrum zainteresowania. Ja lubię, jak się o mnie mówi. Ja jestem taka, że lubię się rzucać w oczy i no tak, zdecydowanie uwielbiam ubierać się w mu, bo to mi troszkę życie ułatwia. Jak idziesz gdzieś w tej bluzie, nie denerwuje cię, że ludzie się patrzą, że jesteś kolorowy? No patrzą się, ale to przecież nie mój problem, no oni się patrzą, nie ja. Ja idę przed siebie. Zauważyłeś jakąś zmianę w Agnieszce, jak ten 4-letni okres taki, bycia w mu? No tak. Jakby tak miała, bo nawet na sneakersy jednego dziennie jednak jadła, no. Taka zmiana. No jest dobrze, bo mogło być lepiej, wiadomo co, nie? Bo to... Na pewno kolory zmieniają ludzi dookoła mnie. Ludzie są troszeczkę podzieleni, ponieważ część z nich uważa, że kobieta w moim wieku, nie wiem co to oznacza w ogóle kobieta w moim wieku, bo ja się uważam za piękną, młodą i cudowną w wieku 42 lat i tak będzie za lat 10, za 20, za 30. Ale niektórzy uważają, że nie wypada się ubierać w kolory, że już powinnam chyba założyć brązową garsonkę i po prostu w tej garsonce iść do przodu. Natomiast bardzo dużo ludzi, właśnie to jest fajne, że jak widzą mnie w takich kolorach, to się uśmiechają. Ja mieszkam na Cyprze, słonecznej wyspie szczęścia, miłości i
samych pozytywnych wibracji. Natomiast tak jak się przychodzę uliczkami czy gdzieś tam w porcie, to nawet ci turyści, oni są wszyscy tacy zachowawczy, tacy niby są sukienki w jakieś kwiaty, ale te kwiaty są takie bardziej ciemne niż jasne, rzadko kiedy spotyka się kogoś rzeczywiście w kolorach. Natomiast jak ja idę w flamungosach, jak ja idę w, nie wiem, w tęczy ostatnio, zrobiłam furorę po prostu fantastyczną w petunii, w tęczę, to ludzie patrzą, uśmiechają się, komentują w jakiś tam sposób i oni wydaje mi się, że są bardziej tacy, nie wiem, otwarci na mnie, o, na tej zasadzie, że ja w tych kolorach jestem bardziej przystępna. Ja mam taki wyraz twarzy podobno jak matematyczka w liceum, więc nie robię dobrego pierwszego wrażenia, o tak. Natomiast te kolory są bardziej przystępne i ludzie są bardziej otwarci w stosunku do mnie. Zaraziłam kolorami kilka koleżanek. Jedna, Iza, serdecznie pozdrawiam, która przez przypadek stała się tak naprawdę posiadaczką pierwszej koszulki, ponieważ ja z Olgą współpracuję od 4 lat a propos organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Cyprze i co roku dostajemy jakiś uszytek od Olgi, który jest wystawiany na licytację. I w tym roku licytację wygrała Iza. I nie byłyśmy jakimiś bliskimi koleżankami i za tą, pamiętam, to był leaf w komiks. Iza się zakochała. I po prostu Iza od tamtej pory jest najbardziej chyba, tak wyszła ze skorupy, z tej swojej czarnej jakiejś tam mamby, wyszła w świat. I tak we dwie sobie po tym Cyprze hasamy i zarażamy szczęściem, kolorem, miłością. Nie jestem osobą filigranową, nie jestem osobą wysoką, mam tylko 1,60 m wzrostu. I jest bardzo dużo kobiet, które wyglądają podobnie do mnie. Są kobiety większe, są kobiety mniejsze, wyższe i niższe. Sam proces dochodzenia do tego, że można się rzucać w oczy i fajnie jest się rzucać w oczy, to jest proces, który się dzieje tutaj w głowie. To my jesteśmy przyzwyczajone do tego, że ciągle jesteśmy oceniane. I większość z kobiet mojej postury, większej postury, boi się tego, że będą zauważone. A fajnie jest być zauważonym, bo to, że ty masz więcej kilogramów, to nie znaczy, że ty jesteś w jakikolwiek sposób gorsza od tych wszystkich super fit modelek, które nas atakują z każdej strony w telewizji, w gazetach, w internecie. Nie, my większe kobiety, jesteśmy tak samo wartościowe jak te kobiety, które są od nas szczuplejsze, czy wyższe, czy nie wiem, mają większy biust, mniejszy akurat w moim przypadku. Więc do tego trzeba dojrzeć. Dziewczyny, nie bójcie się, bo to nie jest tak, że wy zostaniecie zauważone od razu oznacza, że nie wiem, że ktoś was będzie wytykał palcem. Ja też jestem widoczna. Ja też, jak ubieram się na kolorowo, jestem widoczna, ludzie mnie widzą. Ale mnie nie interesuje to, co oni myślą o mnie. Bo najważniejsze jest dla mnie to, że ja się czuję dobrze w swojej skórze, że ja patrząc w lustro widzę fajną, uśmiechniętą kobietę i to, że ja znam swoją wartość. I ja wiem, że do tego się dochodzi długo. To nie jest proces, który idziesz spać wieczorem, obudzisz się rano i patrzysz w lustro i mówisz, o kurde, ale ja jestem normalna, dzisiaj to już przesadziłam. Nie, ja wiem, że to trwa chwilę, ale każda z nas powinna się otworzyć na to i jak gdyby te kompleksy, które gdzieś tam... To, że mamy każda z nas ma kompleksy, to no nie ma osoby na tym świecie, która by powiedziała, kurczę, no jestem idealna. No nie ma takiej, zawsze, nawet jeżeli jesteśmy filigranowe, malutkie, to zawsze gdzieś nam coś się nie spodoba, bo nie wiem, tu nam coś odstaje, tam nam odstaje. Nie ma ludzi idealnych, ale trzeba znaleźć złoty środek i nie słuchać tego, co ktoś nam z boku powie, bo ludzie często gęsto są zawistni, ludzie często gęsto swoje kompleksy przerzucają na nas, bo skoro oni się czują źle, no to ktoś się musi czuć gorzej niż oni. To nie na tym polega. Każda z nas jest piękna, taka jaka jest. Ja do tego też długo dochodziłam. To nie jest tak, że do końca siebie akceptuję. To nie jest tak. Mój wygląd w tej chwili przedstawia 42 lata mojego życia. Złe rzeczy, które się wydarzyły w tym życiu i dobre rzeczy, które się wydarzyły w tym życiu. I ja o tym pamiętam. Mam bardzo duży bagaż doświadczeń i czuję się dobrze. Mimo tego, że jakieś tam kompleksy są, to ja się czuję dobrze ze sobą, bo ja się lubię. Ja lubię spędzać czas ze sobą sama i ja lubię siebie taka, jaka jestem. I wydaje mi się, że każda z nas powinna tak do tego podejść, że powinna otworzyć głowę, że powinna zacząć słuchać sama siebie,
nie słuchać tego, że koleżanka ci powie, a bo ty wyglądasz super w tej czarnej bluzce. Nie, ty wyglądasz chujowo w tej czarnej bluzce. Naprawdę, w czarnym nie można wyglądać dobrze. Naprawdę, nieważne, czy ważycie 50 kg, czy 150 kg, pokochajcie siebie. Pokochajcie siebie, bądźcie dla siebie dobre, a potem to już jakoś pójdzie. Tak, zmieniłam się w trakcie trwania związku. I Mike zawsze powtarzał, że w momencie, kiedy przychodziły święta, urodziny, imieniny, rocznica ślubu, on zawsze miał duży problem, żeby zrobić mi prezent. On mówił zawsze, że jestem bardzo trudną osobą i że jak mi kupi buty, to na bank te buty będą nie takie, jak powinien mi kupić. Jak mi kupi torebkę, to zawsze jest jakiś problem. Natomiast odkąd zauważył, że przychodzą te paczki i kontenery i ten różu jest tyle w domu, to teraz nie ma problemu. Mój mąż co robi? Przed urodzinami dzwoni do Dorotki albo do Olgi i mówi, są urodziny Agnieszki, trzeba to ogarnąć. Przychodzi rocznica ślubu, no to ja już wiem, że na bank przyjdzie mu i na bank życie mu ułatwia. On widzi zmiany we mnie, on widzi, jemu się to podoba, że ja jestem bardziej uśmiechnięta, że ja jestem bardziej otwarta, że ja jestem bardziej taka kolorowa i to jest, to mu się podoba. On sam kiedyś powiedział, że zmiana, że on musi któregoś dnia zadzwonić do Olgi i nauczyć się, jak to powiedzieć po polsku, żeby jej podziękować za to, że się taka zmiana we mnie zaszła. Ja z tobą? Na Cyprze, co byłaś z Tomkiem. I poszliśmy na piękny, wspaniały spacer. Na moje 40. Na 40. Tam się poznaliśmy i tam otworzyłaś się nam. A ja na ciebie... Tomek trochę nam przeszkadzał, ale... Generalnie oficjalnie z nim wróciłaś, nie ze mną. Ściana cię strzeli dzisiaj. Pozdrawiam ścianę.